Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Kacper Pusa, to jest program Rozmowa Dnia. Dziś moim gościem jest profesor Tomasz Bochański z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. I rozmawiamy o zbiorze esejów Tango bez Edka, który nie tylko jest świetnie napisany, ale został dostrzeżony również przez rozmaite kapituły, między innymi nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia, co mnie bardzo ucieszyło, bo łodzian w tym roku było dużo. Tak się stało. I pierwsze takie pytanie, może porządkujące ten zbiór, to znaczy, jaki klucz przyświecał doborowi autorów i tekstów do esejów? Czy można to czytać jako pewien rodzaj sylwy? Jest to tak, że zostały tam wrzucone teksty, które po prostu były przez jakiś czas zbierane? Czy był to jakiś szczególny dobór? Nie, szczególny dobór, bo w pierwszej wersji, kiedy był to zbiór tekstów napisanych przeze mnie w ostatnich latach, to było 800 stron. I z tych 800 stron zostało około 300, troszkę mniej w maszynopisie. Mhm. Dobór był taki. Chodziło o pokazanie współczesnej rozmowy z literaturą i z autorami, którzy są ciekawi i niezwykli, oraz z autorami, którzy pozwalają sobie na uproszczenia, banalizację, trywializację. Mhm. Te dwie strony miały być częścią dialogu. Więc dobór był racjonalny, no troszkę przewrotny, ale to może porozmawiamy później o tym. Czy sądzi Pan, że faktycznie, tak jak na przykład u Mrożka, następuje destrukcja podmiotu artystycznego w ogóle? Czy charakter artysty dzisiaj jest może bardziej mglisty niż kiedykolwiek? Pewnie tak. Staje się mglisty, ale to chyba jest bardziej skomplikowane. To znaczy, artysta nadal może scalić siebie, być osobowością poprzez to, co myśli i pisze. To ta druga strona, która niesłychanie wchodzi natrętnie do życia prywatnego pisarza, artysty i w ogóle każdego z nas, czyli banały, frazesy, trywializacje, płcizny, one wbrew pozorom rozbijają to życie integralne. Nie pozwalają na to, co kiedyś wydawało się oczywiste, że mamy wewnętrzne życie duchowe, które nie podlega presji zewnętrznej, poza polityką, wydarzeniami historycznymi. Więc to się zmienia bardzo. Mhm. Chodzi mi też o to, że jakby sam artysta pod wpływem swojej sztuki przeżywa regres własnej osobowości, zwątpienie, i to skojarzyło mi się z teorią Haralda Bluma, mhm, o której nieraz rozmawialiśmy podczas seminarium, którego byłem uczestnikiem. No na pewno, to jest to współczesne zagrożenie, które jest lękiem przed tym, że nie jest się oryginalnym w niezwykłym. To jedna strona tego lęku, że nie jest się sobą. I to, czyli ten lęk z Bluma i z wielkich filozofów. A drugi to taki, że kiedy jest się sobą, to lękamy się, że to jest strasznie mało i bardzo ograniczone wewnętrznie, mm-hmm, wobec dawnej sztuki, że sztuka, którą tworzymy, jest niewielka. Lubię te lęki. Wydaje mi się, że one są sednem w ogóle twórczości i myślenia o sobie. Chyba to jest tak, że to jest też twórcze dla osobowości, bo jakby nieustannie się poprawiamy. Próbujemy jakoś scalić to, co w nas. Tak, to pierwsze scalić, a drugie to też rozszerzyć swoje możliwości. Jako poeta wiesz przecież, że bardzo wielu współcześnie piszących bardzo ogranicza to swoje ja do niewielkiego, małego okręgu. To rozszerzanie poprzez rozmowy z innymi, poprzez uczenie się sztuki i świata jest tą drugą stroną. Nie tylko chodzi o scalenie, ale o wprowadzenie coraz to nowych elementów do swojego pisania. Znalazłem właściwie formę odpowiedzi, co jest przyczyną takiego wyszerzenia, jak mówi Pan za innymi, jednostki, to znaczy mechanizmy, dyskursy, pewne klisze językowe, które nam wchodzą w mówienie wręcz w sposób natrętny. Mhm. Tak Pan to ujął w jednym ze sejów. Tak, to jest mój sposób widzenia współczesności i nowoczesności, która się różni właśnie od czasów przeszłych.
Można powiedzieć, że to, co mechaniczne, jest teraz natrętnie obecne w rzeczywistości poprzez slogany, nazwy, poprzez reklamy, powszechną sprzedaż. I ten rodzaj mechanicznego języka powinien zostać przetworzony poprzez inwencję. Tak, inwencja musi się bronić przed tym, ale czy się dzisiaj broni? No coraz rzadziej się broni właśnie. Czyli jakby duża część pisarzy mówi pas. Jestem częścią tej wielkiej gry we frazesy współczesne. No i nie sposób zapytać, kim jest ten tytułowy Edek. Wiadomo, że to bohater Stanga Mrożka, ale myślę, że pan pojmuje go nieco szerzej. Szerzej, tak. Jeśli można go rozszerzyć. Edek ma szerokie plecy dzisiaj, szerokie wpływy, to prawda. To ktoś, kto wchodzi do rozmowy. Tą rozmowę rozumiem jako w ogóle istotę wszelkiego porozumienia między ludźmi, twórczego dialogu. On wchodzi ze swoją siłą. No ta siła to nie tylko siła Edka Stanga, który jest prymitywem. Tu chodzi o coś więcej również, to znaczy o użycie prostackiej przemocy. Ona może być symboliczna, może być dosłowna, która nie pozwala rozmawiać i która nie pozwala ludziom twórczo siebie rozumieć. Tak go rozumiem. Ja sobie gdzieś tam zanotowałem takie trzy interpretacje, to znaczy najmniej ogólną, jako Edka Bolszewika, który gdzieś tam wszedł na początku XX wieku. Oczywiście być może to zbyt mało. Jako zapóźnionego cywilizacyjnie wschodu Europy za żelazną kurtyną. To druga interpretacja. I trzecia jako jednostki, która już właściwie tylko grzebie w śmietniku historii. No tak, można tak powiedzieć, ale czy ja mogę coś powiedzieć na obronę tego człowieka? No bo on jest okrutny bardzo często, jest prostacki w swoich zachowaniach. Bardzo często bywa snobem, czyli snobuje się na sztukę w ogóle nie przejmując się jej znaczeniami. Ale jednocześnie każe nam przewartościować bardzo często swoje myślenie. To znaczy on ma taką siłę młota niczańskiego. Uderza również we frazesy, które są wewnątrz sztuki i wewnątrz myślenia. Oczywiście nie lubię tego silnego ramienia Edka i tego prostactwa. Ale z każdej sytuacji, również tej sytuacji frazesu i chamstwa, da się wyciągnąć coś niezwykłego dla pisania, myślenia. Nie wiem, czy to jest uprawnione, natomiast chciałbym też zapytać nieco o sytuację polityczną w Polsce. Tu na podstawie eseju o Alfie Mrożka i o pisarstwie Kruszyńskiego. Chodzi o to, czy dzisiejsza Polska potrzebuje demityzacji. Myślę, że to jest bardzo potrzebne z jednej i z drugiej strony tak naprawdę sceny politycznej, prawda? No tak, jeśli myślimy sobie o polskiej polityce jako o podtrzymywaniu mitów, to oczywiście tak, ona potrzebuje literatury, tak, jej ironii, przewrotności, no, również jej łagodności czy poezji. Współczesna polityka zajmuje się dwoma mitami, taką polską heroiczną czy polską zapóźnioną. Te dwa mity nieustannie ze sobą się spierają, ludzie się kłócą o to. Literatura wprowadza niuanse, subtelności, cienie, a przede wszystkim no nie wierzy w wielkie mity polityczne. To także moim zdaniem taki rodzaj opozycji dobra i zła, dobrego zachodu i złego wschodu, która jest nie do końca uzasadniona. Chyba tam jest więcej odcieni jakby tak. Tego koloru, prawda? Wątpliwie. No te eseje też są o tym. O tym, że nie da się nas opisać jako skolonizowanych biedaków, których Zachód nieustannie obserwuje i nie da się Zachodu opisać jako idealną krainę, do której mamy dążyć. To jest taka wizja, w której nie chcemy się obudzić w świecie, w którym wszystkie przedmioty są standardowe, podobne do siebie i nie rozpoznajemy swoich miast, bo się tak zmodernizowaliśmy. I nie chcemy też takiej literatury, która jest podobna do wszystkiego, co jest gdzie indziej. I to jest na pewno duża część tych tekstów, która mówi o tym,
że mamy być tutaj pisarzami, intelektualistami, nauczycielami, którzy mają swoją wizję przestrzeni, swoją wizję sztuki tutaj w Polsce. Dotknął Pan bardzo ważnego tematu, który też się tam przewija, to znaczy modernizacji. Ja to widzę tak, że modernizacja to opresyjny system. Opresyjny system nie tylko polityczny, ale taki, który pragnie wniknąć do każdej sfery życia, od twórczości i literatury po sferę wręcz prywatną i taką, której kiedyś się nie pokazywało. A w tej chwili jakby każda sfera naszego życia ma być zmodernizowana wedle jakichś tam rygorów narzuconych odgórnie. To jedno, z pewnością. To znaczy prowincja i kraje, które doganiają wielką cywilizację, zawsze mają taką neurozę nowoczesności. Muszą być nowocześniejsze niż Zachód. Łódź musi być nowocześniejsza niż Nowy Jork, przynajmniej we własnych mniemaniach. To jest jedno, ale jest też druga strona oczywiście nowoczesności, która nie jest opresyjna tylko. Tak, bo nowoczesności zawdzięczamy i katastrofy cywilizacyjne, i jednocześnie długie życie i bezpieczne życie. Z punktu widzenia literatury można powiedzieć, że najciekawsi są pisarze, którzy są sceptyczni wobec nowoczesności, którzy są krytykami nowoczesności, czyli tacy nowocześni w formie, którzy dostrzegają jej słabości, jej uroszczenia, jej właśnie okrucieństwo również. A więc ci pisarze, którzy się spóźniają albo którzy tak jak Witkacy tak na sobie sprawdzają, co to znaczy być nowoczesnym. Będę tę interpretację próbował bronić dalej. To znaczy jeszcze kolejna rzecz to to, że pisanie historii alternatywnej, bo o tym Pan też wspomina w jednym z esejów, jest jakby takim fantazmatem umysłu, kiedy już ta opresja jest nie do zniesienia. I chciałbym zapytać, co to daje i czy to aby nie jest taka trochę dziecinna zabawa w przeobrażanie tego, co jest, w to, co wyobrażone, ale na takim bardzo płytkim poziomie. Skrytykowałem te wizje alternatywnej historii. Właściwie troszkę wyśmiałem, ale w tym duchu, o którym przed chwilą mówiłeś, jako duchu fantazmatycznym, dziecięcym, bliższa mi jest taka postawa, która rozumie rzeczywistość jako wymaganie, próg, który trzeba przeskoczyć. Postawa, która kiedyś nazywa się postawą heroiczną, w której poprzez pismo tak zmagamy się ze wszystkim, co przerażające w świecie, a nie uciekamy w fantazję. Ale też wydaje mi się, że te fantazje alternatywnej historii bardzo często są kiczowate właśnie dlatego, że spełniają taką rolę sublimacji. Tam widzimy nasze szczęście. One za mało są okrutne również wobec samych autorów i dlatego zwykle nie bywają sztuką. Jest też esej poświęcony Kubko ta w worku Tadeusza Rudzierowicza, bardzo późnemu utworowi, jak pan sam pisze, właśnie Sylwie, czyli zbiorowi takich różnych odpadków, trochę symbolizującemu śmietnik. Jak to jest? Czy ta trywializacja rzeczywistości już nie doszła do ściany, skoro poeta, który twierdził, że pisanie po Auschwitz nie ma sensu, kończy właściwie na takiej formie? To dla mnie osobiście tragedia literatury. Ten późny Różewicz zawsze mnie zajmował. Właśnie dlatego, że jest to bardzo często złe pisanie, które odpowiada na zagrożenie jeszcze gorszego pisania. Kup kota w worku. No, do worka literatury już wszystko można wrzucić. Wszystko co okropne, beznadziejne, trywialne właśnie, co jest codzienną jakąś gadaniną. I nagle Różewicz, którym się wydawało, że właściwie współczesność jest takim wielkim śmietnikiem słów, sprzeciwia się workowi i temu śmietnisku i broni tej bardzo małej, ale jednak nadziei na
poezję. To mnie bardzo zainteresowało jako, pomysł, choć ja zawsze jestem krok jakby za Różewiczem. To znaczy staram mu się przyglądać poprzez poetów, którzy nigdy nie wyrazili takiej kategoryzacji, że już nie można pisać, czyli że nie można się przy pomocy słowa bronić. Ale też czymś przeciwstawnym pozostaje pomysł Rymkiewicza. Ten z kolei zwraca się ku formom dawnym, próbuje je odświeżyć, próbuje je współcześnić i zobaczyć, właściwie testować nieco na współczesnym czytelniku, ile z tych form, powiedzmy barokowych, jeszcze zostało, ile z tych form jest atrakcyjnych i w jaki sposób. Tak. No, Rymkiewicz to dla mnie zagadka. Rymkiewicz, współczesny eseista, bardzo często wypowiadający się w podniosły sposób o polityce, i Rymkiewicz lat 60., 70., dramaturg, przewrotny, sarkastyczny, nawet skrajnie sarkastyczny, taki, który bierze coś z ironii Fredry i ironii Gombrowicza. To jego sprawdzanie, kim jesteśmy, też jest ciekawe, bo wydaje mu się, że ta współczesne łatwe istnienie, nazwijmy to tak, istnienie dobrobytu i demokracji, zamazuje to, co ostre w historii Polski i zmienia nasz charakter w gruncie rzeczy. On chce pokazać nas jako osobników, którzy wywodzą się z tradycji również okrutnej, przerażającej i bezwzględnej, i którzy źle się czują w tej złej atmosferze współczesnej. Ja nie sympatyzuję z taką postawą do końca, bo myślę, że ona jest ciekawa na poziomie intelektu i sprowadzam Rymkiewicza na poziom teatru, mówienia, a nie na poziom polityki, gdzie takie kwestie wtedy stają się dość straszne. Ja jednak przeczytałem go właśnie politycznie, być może spłysając, niechcący. Natomiast powiązałem dwa eseje, które z pozoru nie powinny się wiązać. O opresyjnym systemie władzy u Markeza, totalitarnym, tym, co było po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, a jednocześnie tym, jak to oddziaływało na społeczeństwo, jak pan sam pisze, południowoamerykańskie, orgiastyczne niemalże, i to wschodnioeuropejskie wyszarzone. Jak to się stało, że tak odmienne sposoby oddziaływania? Odmienne, ale właśnie mają coś wspólnego ze sobą. Marquez i Sela, który tutaj się nie znalazł w tym zbiorze esejów, pokazywali rzeczywistość władzy jako fantastyczny pałac oddzielony od świata, który traci związek z realnością. Oczywiście władza zawsze ma takie pokusy, ale dzisiaj ona bardzo często porusza się w świecie uproszczonych wyobrażeń i zresztą jej bezwzględne pomysły na to, jak ma wyglądać społeczeństwo, wynikają z tego, że jest skrajnie oddzielona od społeczności. Więc rzeczywiście Marquez, który przecież przyjaźnił się z Castro, jednocześnie opisał coś, co również jest w duchu Kuby i wielkich, totalnych ambicji ludzi władzy. Szaleństwo wymyślenia własnego świata, który nie ma nic wspólnego z realnością. I wróciłbym do osobowości artysty, bo to dość mocno mnie zajmowało. Było tam jakieś antidotum, to znaczy ja je odczytałem w mrożku, to znaczy w taki sposób, że trzeba zaufać kilku przenikliwym i twórczym przyjaciołom, jak Mrożek, który pisał właściwie listy i przesyłał wszystkie utwory kilku krytykom, po to, żeby mieć różnorodne interpretacje, ale jednak jak to jest? Czy każdy artysta musi mieć zaufanego przyjaciela krytyka? Musi sam być krytykiem dla siebie, jeśli nie ma takiego przyjaciela. Trafnie odczytałeś pewną ideę, która, ja ją nazywam słowami Rolanda Topora, o archipelagach, o tym, że ludzie twórczy, ciekawi, mądrzy są rozsiani na archipelagach. Na tych archipelagach oddziałują, na innych, ale jednak dzisiaj sztuka bardzo często wskutek swojego języka i formy
jest przyjemnością nielicznych. I z tymi nielicznymi trzeba utrzymywać silne więzi. Witkacy, który nie był czytany w ogóle w międzywojniu, też miał taką wizję sympozjonu, że zaprosi wszystkich swoich wrogów, tych, którzy ironicznie go traktują i będą mogli twórczo i ciekawie rozmawiać, odłożą wszystkie spory polityczne, niechęci osobiste. No taką, to nie jest utopijna wizja, ona oczywiście trwa w kulturze europejskiej od samego początku, że potrafimy rozmawiać z tymi, którzy nas upraszczają, czyli zaprośmy te Rzetka, porozmawiajmy o nim, z nim. Starajmy się utrzymać pewien poziom tej rozmowy, tak? Czyli szukajmy tych krytyków, którzy pokazują nam nasze słabości. To jest wizja jeszcze nie pesymistyczna. Ma w sobie jakiś urok nadziei. Ostatnie pytanie i znów moja dość śmiała interpretacja. To znaczy opisuje pan martwotę, nudę, regres, dość pesymistyczne procesy. I chciałbym zapytać, czy w roli takich twórczych przyjaciół nie może być literatura, to znaczy jeżeli umiemy ją odczytać, to czy nie możemy z nią dialogować, jak właśnie z takimi mądrymi krytykami? To na pewno, choć biblioteka nie wystarcza. Oczywiście książki to ludzie i książki to ludzie, którzy żyją i z którymi można rozmawiać. Druga strona, czyli ludzie żywi, bardzo często zamieniają się w figury, które łatwo przewidzieć. Sprawą literatury jest ożywiać. Oczywiście ożywiać książki, które są w bibliotece, ale druga rola jest o wiele ciekawsza. Ożywiać ludzi, którzy poddani właśnie owej presji tak mechanicznego istnienia albo po prostu tego udręczonego istnienia codziennością tracą swoją energię życiową. Literatura jest po to, żeby w nich budzić to, co twórcze, czyli to, co żyje. I tą optymistyczną wizją kończymy program. Będziemy jeszcze zapewne nie raz rozmawiać o literaturze z różnymi rozmówcami. Dzisiaj wielką przyjemnością było goszczenie profesora Tomasza Bocheńskiego. Ja się nazywam Kacper Pusa, to był program Rozmowa Dnia Telewizji Redstat. Bardzo dziękuję.